No, wiesz, mamo, jestem w szpitalu. No Boże, co się stało? Jakiś wypadek? Przyjechać do Warszawy? Coś? Nie, spoko, w psychiatrycznym, jakby w porządku. Cześć, mam ogromną przyjemność przywitać Was w nowym cyklu Uniwerek TV pod tytułem Odszufladkowani. W ramach tego cyklu będziemy starać się wyciągać z takich właśnie przysłowiowych szuflad różne zagadnienia i walczyć z różnymi stereotypami. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o depresji. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Hania Sywula, która jest autorką książki W głowie się poprzewracało, twórczynią internetową i studentką psychologii. Hania opowie nam dzisiaj o różnych swoich doświadczeniach związanych z depresją, a także postara się rozwiać stereotypy, jakie ludzie mogą mieć na ten temat. Cześć, Haniu. Cześć. Powiedz mi, czy sama miałaś jakieś stereotypy w głowie dotyczące depresji, które okazały się później, kiedy już w tej chorobie byłaś, kiedy już ją przeszłaś, po prostu nieadekwatne? W sumie miałam coś takiego, że to jest nasz wybór w jakiś sposób. Nie traktowałam tego jak poważnej choroby, jak prawdziwej choroby, tylko jakieś takie trochę wymysły. Ja miałam 19 lat, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i tu zaczęłam swoje wielkie życie i myślałam, że teraz wszystko będzie już wspaniale. I niedługo później zachorowałam na depresję. Długo mierzyłam się z takimi stereotypami, które sama sobie uwewnętrzniłam i nie do końca wiedziałam, co robić, bo w głowie miałam tylko, że no, nie wiem, idź pobiegaj, powinno być inaczej i to moja wina, lenistwo, te wszystkie rzeczy, które się pojawiały. I w końcu, na szczęście, kiedy już byłam w totalnym dole, gdzieś złapałam się czegoś, co mnie tu jeszcze trzymało i zaczęłam leczenie. Byłam w szpitalu psychiatrycznym i bardzo mi to pomogło. Ogólnie zaczęłam tak swoją całą przygodę z psychologią i jestem tu. Czy masz wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat wiedza społeczna na ten temat się zmieniła, czy jednak nadal te szkodliwe stereotypy gdzieś funkcjonują? Myślę, że się zmienia, że to jest długi proces i bardzo powoli idzie, ale się rusza. Ja też, no jest na przykład teraz dużo kont, dużo twórców i twórczyń, którzy mówią o tym temacie, jakby popularyzują wiedzę psychologiczną, to jest super ważne. No jest tego coraz więcej, a to się wiąże z tym, że ludzie wiedzą coraz więcej i mam nadzieję, że to tak będzie szło. Zacznijmy może od stereotypu związanego właśnie z tym, że depresja to nie jest prawdziwa choroba, to jest jakiś taki wymysł. Czy mogłabyś właśnie trochę o tym opowiedzieć ze swojej perspektywy, może też z takiej perspektywy odbioru społecznego? Jeżeli mamy złamaną rękę, to idziemy, mamy rentgena i widać złamaną kość. Jeżeli źle się czujemy, mierzymy temperaturę, jest gorączka, mamy znowu taki dowód tutaj. Mi się wtedy to wydawało takie super, że można mieć takie potwierdzenie, bo kiedy mamy depresję, no to w sumie to jest... No jasne, okej, okay, możemy sobie porozmawiać, możemy wypełnić jakiś kwestionariusz, porozmawiać z lekarzem i on nam poda diagnozę. Ale no, dużo łatwiej to podważyć, bo co jeżeli on był niekompetentny, co jeżeli to nieprawda, to jest bardzo subiektywne, w sensie subiektywne są te odczucia, ale zdrowie psychiczne nie jest mniej ważne niż zdrowie fizyczne i na tym pierwszym, na tym drugim bardzo się skupiamy, mówimy cały czas o zdrowym odżywianiu, o ćwiczeniach, o śnie, o masie rzeczy, a jakby zapominamy o higienie psychicznej. Nawiązałaś już do tego, że byłaś w szpitalu psychiatrycznym. Czy możesz opowiedzieć o tym, jaki był odbiór społeczny? Właśnie czy jakieś takie stereotypy gdzieś związane z tym szpitalem, że to już jest dla osób, które są jakoś bardzo zaawansowane, tak? Już nie używając jakichś pejoratywnych określeń. Czy gdzieś takie stereotypy funkcjonowały w Twoim najbliższym otoczeniu, może w Twojej rodzinie, może w Twojej głowie również? Pamiętam ten moment, kiedy trafiłam do szpitala i zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, no wiesz, mamo, jestem w szpitalu. No Boże, co się stało? Jakiś wypadek? Przyjechać do Warszawy? Coś? Nie, spoko, w psychiatrycznym, jakby w porządku. I miałam na początku właśnie duże przerażenie, że co to się tam będzie działo, że no to, co znamy z filmów. I filmy są oczywiście bardzo przerysowane, ale wydawało mi się, że taka jest rzeczywistość, bo nie znałam żadnych innych faktów. I w sumie dużo osób wokół mnie, którym mówiłam, że właśnie jestem w szpitalu, miały w sobie też te stereotypy, ale raczej podchodziły z taką ciekawością i potem zobaczyły, jak mi to pomogło, więc te stereotypy trochę opadły. Z pobytem w szpitalu też pewnie wiązała się farmakologia, więc gdybyś mogła też
kilka słów na ten temat powiedzieć, że to nie jest tak, że leki naprawdę zmieniają osobowość i stajesz się jakimś nowym człowiekiem, jakimś sztucznym tworem? Jeżeli chodzi o depresję, czy ogólnie zaburzenia psychiczne, no to jest kwestia biologii i chemii. Oczywiście poza mechanizmami psychologicznymi, które niewątpliwie są i się mają miejsce w tych zaburzeniach, to po prostu mózg zmienia swoją aktywność. Jest inne, jakby całe neuroprzekaźniki, wszystko tam się zmienia i nie można mówić, że te leki zmieniają osobowość, one tylko sprawiają, że nasz mózg zaczyna funkcjonować bardziej prawidłowo. Dlatego nie, nic tam nie zmienia się żadna osobowość, chociaż ja też miałam takie przekonanie i bardzo bałam się zacząć brać leki antydepresyjne, no bo bałam się, co się wtedy wydarzy. Okazało się, że nic strasznego, było tylko jakby wsparły mnie w leczeniu. Taki stereotyp, że właśnie osoby z depresją są po prostu leniwe i im się nie chce, dlatego są takie, nie wiem, ociężałe, dlatego są takie bezradne. Co o tym myślisz? On jest ultra szkodliwy. To jest bardzo, bardzo smutne, dlatego że ja na przykład mając ten stereotyp i będąc w depresji, mówiłam sobie, no przecież mogłabym się wziąć w garść i nie być taka leniwa i byłoby mi lepiej. No bo przecież wiadomo, ruch wpływa na to, że czujemy się lepiej, więc co mi szkodzi pójść pobiegać, a ja nie mam siły. Tak sobie mówiłam, a to tym bardziej zabierało mi tą resztkę energii, którą jeszcze gdzieś tam miałam. A to tak nie jest. W sensie, jeżeli człowiek ma depresję, to po prostu to jest niemożliwe, żeby zrobić niektóre rzeczy. I to jest ponad siły osoby w depresji. To nie jest jej wina, to jest wina choroby, która jest po prostu chorobą. I jakby to jest straszne, że muszę to mówić, ale depresja jest chorobą, a choroba ma swoje konsekwencje i nią na przykład jest obniżony afekt, czy właśnie mniej sił, mniej energii. To nie jest to samo, co nie wiem, lenistwo czy wybór. Kolejny istotny temat to są te takie mityczne, dobre rady, które można usłyszeć i od znajomych, którzy mają po prostu dobre intencje i po prostu chcieliby jakoś pomóc takiej osobie, która przechodzi przez depresję. To są te wszystkie idź pobiegać, po prostu coś ze sobą zrób, ogarnij się, no po prostu myśl pozytywnie. Tylko że to nie jest kwestia wyboru, myśli automatyczne są automatyczne i cała terapia poznawcza się na tym skupia, więc jeden tekst od mamy, myśl pozytywnie, nie zmieni naszych filtrów poznawczych i schematów i tego, co się dzieje w naszym mózgu. Dlatego no niestety to wszystko jest bardzo szkodliwe. Nawet jeżeli mamy dobre intencje, to warto się zastanowić, co jakby przekazujemy tym komunikatem. Jeżeli mówimy ogarnij się, to mówimy twój problem nie jest ważny. Albo mówimy to, co czujesz nie jest prawdziwe, nie akceptuję tego. To sprawia, że osoba z depresją czuje się tylko gorzej. I wiem, że często chcemy pomóc, ale nie wychodzi. Więc warto mówić rzeczy otwierające, wspierające, na przykład czy mogę ci jakoś pomóc, albo czy chcesz porozmawiać, czego potrzebujesz, pamiętaj, że jestem tutaj. Takie afirmacyjne rzeczy, takie nawet kiedy się tak źle czujesz, to tu jestem. Wszystkie twoje emocje są w porządku. To są teksty, które są pomocne, wspierające i często dla osoby w kryzysie psychicznym trudne do przyswojenia, bo wtedy różne nasze mechanizmy sprawiają, że odpychamy takie rzeczy, ale jednak są bardzo pomocne i są taką nitką nadziei, której można się złapać. Myślę, że to, o czym powiedziałaś na końcu, jest bardzo istotne, ale też chciałabym, żebyśmy nawiązały trochę do perspektywy tej osoby, która chce dać pomoc, ale ta pomoc od tej osoby z depresją jest odrzucana, żeby po prostu rozwinąć w jakiś sposób ten temat, bo często jest tak, że w tym momencie te osoby, mam wrażenie, że się gdzieś hamują, że chciałem pomóc, ta osoba to odrzuciła, więc chyba już nie będę się dalej starać. Czy mogłabyś po prostu powiedzieć z perspektywy osoby z depresją, jak chciałabyś, żeby zostało to odebrane, jak chciałabyś kontynuować ewentualnie takie właśnie odbieranie albo nieodbieranie pomocy? Ja mówiłam często, że wiem, że chcesz dobrze i wiem, że to, co robisz, jest ogólnie pomocne, ale aktualnie w ogóle tego nie czuję. Po prostu mówiłam to szczerze i wprost.
ale mówiłam, że jakby, że bardzo to doceniam, chociaż możliwe, że nie było tego widać. Oczywiście, jeżeli jesteśmy tą osobą wspierającą, to musimy dbać o siebie i o swoje zdrowie psychiczne. Nie możemy o sobie zapominać, bo tak jak matka w samolocie, jeżeli ma pomóc swojemu dziecku założyć maskę tlenową, to najpierw musi założyć swoją. Więc trzeba pamiętać o sobie, ale też powiedzieć o sobie z depresją, jeżeli chcemy jej pomóc, że wiem, że to na przykład dla ciebie trudne, wiem, że teraz zmagasz się z różnymi nieprzyjemnymi rzeczami i może być ci ciężko to przyjąć, ale w razie czego ja tutaj jestem i zawsze możesz się do mnie zwrócić i będę cię jakby wspierać i akceptować nawet jakby cokolwiek zrobisz. No, może nie cokolwiek zrobisz, ale cokolwiek przeżywasz. Inny stereotyp, jaki często funkcjonuje, jest taki, że depresja u kogoś pojawia się, bo po prostu było jakieś takie wydarzenie. Wiadomo, że depresja może faktycznie pojawić się jako wynik jakiegoś traumatycznego wydarzenia, ale nie zawsze tak jest. Więc jakbyś mogła jeszcze to też w jakiś sposób rozwinąć i nam przytoczyć. Tak, tak ze swojego doświadczenia, to ja nawet jak byłam w takim złym stanie, to mówiłam sobie już naprawdę, no nawet mi nikt nie umarł, nikt mi nic nie zrobił, nikt mnie nie pobił, nie zgwałcił, nie miałam jakby takiego jednoznacznego stresora, traumy, po której mogłabym się tak źle czuć, mieć depresję, więc depresja może być wynikiem bardzo wielu różnych małych ran, a może być wynikiem, może być depresja endogenna, która wynika na przykład z urazu głowy, może wynikać po prostu z zaburzeń funkcjonowania w mózgu, więc nie musi tak być. I piszą do mnie często widzowie, widzki o tym, że powiedzieli na przykład mamie, że czują się źle, że chciałyby skorzystać z pomocy psychoterapeuty czy psychoterapeutki, a rodzic odpowiada wtedy, no ale co się takiego stało? Co, przecież wszystko masz, przecież nic się złego nie wydarzyło i tak dalej. No właśnie to też wynika z tego stereotypu. Nie musi się nic takiego stać. Możemy się czuć źle z bardzo wielu powodów. I też nie jest do końca, jakby nie jest najważniejsze to, co się dzieje na zewnątrz, tylko to, jak to odbieramy, a możemy bardzo różnie odbierać różne sytuacje i to zależy od naszego masy schematów, które mamy w głowie, schematów poznawczych, zniekształceń myślenia. To jest naprawdę masa rzeczy i nie sprowadza się to do traumy. Nawiążmy teraz do takiego stereotypu, który wiąże się z płcią, z tym, że depresja ma płeć, a wręcz z tym, że depresja nie ma płci męskiej. Czy możesz rozwiać właśnie taki stereotyp związany z tym, że mężczyźni nie płaczą, mężczyźni nie mają depresji, mężczyźni są tacy silni, więc przez to też wielu mężczyzn po prostu nie dopuszcza do siebie czegoś takiego, że mogą potrzebować pomocy. To jest bardzo smutne, dlatego że depresja i w ogóle zaburzenia psychiczne są dosyć takie, powiedziałabym, no, nie mają preferencji. Przychodzą do kogo chcą. Czasami do kobiet, czasami do mężczyzn, czasem do osób z jakimiś dużymi trudnościami osobistymi i z traumami, a czasem do osób z sukcesami i bogatym życiem towarzyskim i w ogóle. No, naprawdę to jest całkiem demokratyczne zaburzenie. Oczywiście można mówić o jakichś tam skłonnościach do różnych zaburzeń, niektóre są częściej występują u jednej albo u drugiej płci, ale przydarzają się naprawdę wszystkim, w sensie nie jest to reguła i mężczyźni też chorują na depresję. Niestety w naszym społeczeństwie przez stereotypy też, które mamy na temat tego, że kobiety to jest jakaś słabsza płeć, niestety wciąż to jeszcze często można usłyszeć, a mężczyźni muszą być silni, muszą być jakby dawać sobie radę sami, nie prosić o pomoc, bo wtedy to jest przecież słabość, a mężczyzna nie może być słaby. Bo chociaż na depresję cierpimy dosyć podobnie, jeśli chodzi o płeć, to samobójstwa w Polsce popełniają dużo częściej mężczyźni. I to właśnie jest też wynik tego stereotypu, że faceci nie mogą prosić o pomoc. Kobiety się częściej leczą i częściej szukają tej pomocy u specjalisty. Dlatego ten stereotyp jest super szkodliwy, bo
wszyscy jakby dosyć równo chorujemy na depresję. Zdarza się to i u kobiet, i u mężczyzn. I wszystkim nam jest potrzebna wtedy pomoc specjalisty. A psychoterapeuta może nam bardzo, bardzo pomóc znaleźć różne nieprawidłowości w naszym myśleniu i gdzieś nas emocjonalnie uzdrawiać, towarzyszyć nam w tej drodze. A co byś zrobiła w przypadku, gdyby jakaś bliska osoba miała objawy depresji, gdybyś dostawała wręcz takie informacje, że coś złego się dzieje, ale odmawiałaby po prostu zgłoszenia się gdzieś do jakiegoś specjalisty, specjalistki? To jest trudne, dlatego że nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za czyjeś zdrowie. Nie jest to, dopóki to nie jest nasze dziecko, to nie jest nasza odpowiedzialność. Dlatego ja bardzo chętnie proponuję, zachęcam, pytam, czy mogę jakoś wesprzeć w tej decyzji. Na przykład miałam koleżankę, z którą szłam na pierwszą wizytę i odprowadzałam ją pod gabinet. I jakby szukam tego, czy mogę jakoś wesprzeć tę osobę w podjęciu decyzji o leczeniu. Ale jeżeli nie, to też trzeba pamiętać o tym, że nie możemy nikogo zmusić do leczenia, do podjęcia jakiejś walki o siebie i to jest bardzo trudne, ale nie da się tego zrobić. Mam wrażenie, że często jest tak, że jeśli osoby przyznają się na przykład do tego, że mają depresję, a są osobami, które na co dzień są jakieś takie uśmiechnięte, radosne, towarzyskie, no to jest jakieś takie powątpiewanie w społeczeństwie. Jak to? Ty masz depresję, przecież ty jesteś właśnie taka towarzyska, energiczna. Czy ty miałaś może taką sytuację? Bo nie wiem, w jaki sposób przeżywałaś tę swoją chorobę, jak wyglądał rozwój twojej choroby, ale czy się z czymś takim spotkałaś? Tak, chociaż najbardziej jakby tą osobą stygmatyzującą, że no w sumie przecież jak to, ty jesteś taka towarzyska, czy cokolwiek, to byłam ja. W sensie ja sobie to robiłam i mówiłam. No bo przecież osoba z depresją jakoś ma wyglądać, jakoś ma się zachowywać. Mamy jakiś w głowie stereotyp tej osoby z depresją i kiedy się nie wpasowujemy w niego, no to pojawia się taki zgrzyt. Taki, no to, czy to może być depresja, czy może tak wyglądać, czy właśnie można odnosić jakieś sukcesy i przeżywać depresję, czy można chodzić do pracy i mieć na to siłę, a przy tym przeżywać depresję, więc to są różne takie wątpliwości, które też miałam w głowie, dlatego że ja mimo wszystko całkiem nieźle funkcjonowałam przy depresji, a jednak ona była i była bardzo tak naprawdę ciężka w różnych aspektach, więc tym bardziej jest nam potrzebne uświadomienie sobie, że depresja nie musi wyglądać i nie musi nie u każdego będzie wyglądać tak jak na filmach, a w zasadzie u większości osób nie będzie. Nie ma jednego wzorca i tego, co będzie nam, co lubimy sobie szufladkować. Czy masz jeszcze rady dla jakichś osób, które zauważają u siebie jakieś symptomy depresji albo innych zaburzeń, które mogą być niepokojące? Ja przede wszystkim mówię, idźcie po pomoc, po specjalistyczną pomoc do osób, które wiedzą, co zrobić i jak was wesprzeć w tym procesie leczenia się. Pamiętajcie, że wszystko, co czujecie, jest w porządku i że to już jest przebadane, jest znane i da się z tego wyjść, da się to wyleczyć. Chciałam ci bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę. Myślę, że sporo z tych stereotypów, które gdzieś funkcjonują w społeczeństwie, pojawiło się u nas i mogłyśmy na ten temat porozmawiać i gdzieś właśnie te różne wątpliwości rozwiać. Chciałabym jeszcze nawiązać do twojej książki, którą niedawno wydałaś. Tak, to jest W głowie się poprzewracało. Jest kompleksowym zbiorem różnych rad, powiedzmy, ale wszystko jest sprawdzone naukowo, to nie są żadne głupie rady i żadne głupie sposoby. Ona pomaga ludziom dbać o swoje zdrowie psychiczne i jest takim przewodnikiem po naszej głowie, bo rzadko o tym mamy taką wiedzę, a tutaj jest bardzo dużo psychoedukacji i jest bardzo dużo ćwiczeń, które pomagają sobie poradzić. To są ćwiczenia, które ja poznałam, kiedy poszłam pierwszy raz na terapię, kiedy byłam w szpitalu psychiatrycznym i które stosuję do dzisiaj, żeby o siebie dbać. Haniu, chciałam ci jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszłaś, za to, że postanowiłaś podzielić się różnymi szczegółami ze swojego życia i też za to, że rozwiałaś wiele wątpliwości, które gdzieś mogliśmy mieć w swoich głowach. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I dziękuję też oczywiście wszystkim widzom Uniwerek TV. Na sam koniec chciałabym przypomnieć, że na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje Centrum Pomocy Psychologicznej, do którego może zgłosić się każdy student i każdy pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Możecie tam otrzymać wsparcie, którego potrzebujecie. Jeśli chcecie skorzystać z innych opcji, które są dostępne dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, to możecie sprawdzić linki i kontakty, które umieściliśmy w opisie do tego filmiku. Całym zespołem Odszufladkowanych serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Nowe odcinki pojawiać się będą co 2 tygodnie, we wtorki o godzinie 18:00 tutaj na kanale Uniwerek TV. Dlatego, żebyście byli na bieżąco nie tylko z Odszufladkowanymi, ale także z innymi materiałami Uniwerek TV, serdecznie zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się!